Witam Cię bardzo serdecznie. Rozpoczynając drugi tydzień naszych adwentowych wędrówek, w którym światłem jest Boże Słowo. Bohaterem liturgii drugiej niedzieli Adwentu jest postać Jana Chrzciciela. Jego działalność przy wodach Jordanu sprawiła, że, jak napisał ewangelista Mateusz, przychodziła do niego cała Judea i cała okolica nad Jordanem. W rzece Jordan przyjmowano chrzest nawrócenia. I właśnie nawrócenie stanowi temat główny dzisiejszych rozważań. Myślę, że wiesz, czym jest nawrócenie. Myślę, że masz pojęcie o tym, co to znaczy się nawracać. A liturgia dzisiejsza pokazuje nam, jakie powinny być motywy naszego nawrócenia. Bo motywem może być chęć pokazania, jakim się jest dobrym i wspaniałym. Taką postawę wytyka faryzeuszom i saduceuszom Jan Chrzciciel, nazywając ich bardzo mocnymi słowami plemię żmijowe. Dla nich bezpieczeństwo było w tym, że nazywali się synami Abrahama. Sama przynależność do narodu wybranego czyniła z nich wyjątkowych. Sama przynależność formalna do Kościoła jeszcze nie czyni człowieka zdolnym do nawrócenia. Czasami motywem nawrócenia jest chęć uniknięcia kary albo uzyskania jakiejś nagrody. Każdy rodzic może powiedzieć, jak łatwo skłonić swoje dziecko, kiedy obieca mu się coś albo czymś zagrozi. Ale efekty takiego działania zwykle nie są trwałe. To, co naprawdę sprawia, że człowiek się nawraca, czyli zmienia swoje postępowanie, a jeszcze dokładniej zmienia sposób swojego życia, to miłość. Jak bardzo potrafi zmienić zakochanie się, mogą poświadczyć rodzice nastolatków, którzy nagle zaczynają sprzątać swoje pokoje, bo ma przyjść ich umiłowana. Podobnie ma być w naszej relacji do Pana Boga. Dopiero wtedy, kiedy przylgniemy do Niego z miłością, kiedy odkryjemy tę miłość w naszym życiu, wtedy nasze postępowanie, nasze czyny, a więc nasze nawrócenie, przyniesie trwałe owoce. Rzeczywiście zmieni nasze życie. Ale u podstaw stoi miłość Pana Boga, który do nas przychodzi. Miłość, o której przekonywał święty Jan, mówiąc o tym, że za nim idzie ten, który chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. To On, Jezus Chrystus, przynosi nam całą miłość Boga. I to ta miłość jest źródłem autentycznego nawrócenia. Niech dzisiejsza niedziela będzie dziękczynieniem Panu Bogu za to, że przynosi nam swoją miłość. Niech ta miłość skłoni nas do tego, aby przemieniać nasze życie. Nie dlatego, by coś zyskać albo uniknąć jakiejś kary, ale właśnie dlatego, że miłość Boga jest rozlana w naszych sercach. Dziękuję Ci za to spotkanie. Niech dzisiejsza niedziela będzie wyjątkowa, świąteczna. Niech będzie radosnym oczekiwaniem na wypełnienie się obietnicy Bożej miłości w Twoim życiu. Ze swej strony będę pamiętał o modlitwie. Zachęcam do komentowania, a także zapraszam na jutrzejsze spotkanie przy kolejnym adwentowym lampionie.